Witam serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest senator Zdzisław Pupa. Dzień dobry. Dzień dobry, Pani redaktor. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Panie senatorze, polityczne podsumowanie minionego roku. Jaki był w Pana ocenie 2020? 2020 rok mamy już za sobą. Nie był łatwy, chociaż zapowiadał się optymistycznie. Optymizm rozpoczął się wtedy, kiedy kiedy premier Mateusz Morawiecki zapowiedzieli budżet bez długów, bez deficytu. Taki budżetśmy przyjęli i liczyliśmy z nadzieją, że uda się utrzymać po raz pierwszy w historii Polski budżet bez deficytu. Dałoby to szansę Polsce na to, że nie mielibyśmy zadłużenia, nie mielibyśmy długów. To pozwoliło na szybsze wychodzenie, można powiedzieć, z wielu problemów, w którym Polska tkwi. Mówię tu i mam na myśli również problemy finansowe przede wszystkim. Natomiast później nastąpił problem z koronawirusem. Miesiąc marzec, kiedy wykryto pierwsze ognisko choroby koronawirusa, przyczynił się do tego, że Polska się zatrzymała. Zatrzymała się gospodarka, zatrzymało się życie publiczne, społeczne, rodzinne. Weszliśmy w zupełnie inną atmosferę życia. Przestrzeń publiczna się jakby nagle zatrzymała i zmieniła. Wobec powyższego rząd musiał też podjąć wysiłek, aby przeciwdziałać niekorzystnym skutkom ekonomicznym. I takie decyzje były podejmowane. Zakup maseczek, ochrona ludności przed niepożądanymi skutkami koronawirusa, przygotowanie szpitali, personelu, ochrona najsłabszych. To wszystko powodowało to, że wzrastały koszty. Trzeba było praktycznie robić wszystko, aby przyjmować ustawy, które osłabiały skutki tych negatywnych działań zatrzymania w jakiś sposób gospodarki. I tutaj rząd też stanął na wysokości zadania, trzeba powiedzieć, bo przypomnijmy wiele programów rządowych, które przyczyniły się właśnie do tego, że ta gospodarka nie stanęła, że inwestycje w samorządach były, że mimo wszystko utrzymaliśmy niskie bezrobocie. To wszystko przyczynia się do tego, że były również mimo dramatów, mimo problemów, sukcesy w postaci właśnie zatrzymania i utrzymania miejsc pracy, że wielu przedsiębiorstw nie zbankrutowało dzięki pomocy finansowej państwa. Oczywiście ta pomoc może dla niektórych jest niewystarczająca, ale rząd zrobił wszystko, co mógł, aby na tą chwilę doprowadzić do takiej sytuacji minimalizacji skutków właśnie zatrzymania gospodarki. Bunt przedsiębiorców ostatnio nie schodzi właśnie z nagłówków. Ludzie tracą pracę, popadają w kredyty. Przedsiębiorcy, restauratorzy, hotelarze mimo obostrzeń decydują się właśnie otwierać swoje biznesy. Jak długo potrwa lockdown? Powiedzmy sobie w ten sposób, że dzisiaj kładziemy na szali życie ludzkie lub biznes. No i tu trzeba znaleźć złoty środek, aby życie ludzkie uchronić i nie stracić również środków finansowych tak potrzebnych dla życia, dla funkcjonowania rodzin. I to jest bardzo rzeczywiście trudne zdanie wymagające zrozumienia z wielu stron i ze strony decyzji rządowych, bo te decyzje powinny być też zrozumiane dobrze. Mam tu na myśli też rozumienie spraw społecznych, zachowań społecznych, odczuć społecznych, ale również też pomocy dla tych przedsiębiorców, którzy naprawdę tracą pieniądze. My to widzimy, ja to widzę. Informacje docierają do ministrów, do rządu, że jednak trzeba pewne rzeczy przedsięwziąć tak, aby również dbając o życie, miejsca pracy były zachowane, aby gospodarki, działalność gospodarcza była w jakiś sposób utrzymana, podtrzymana i abyśmy mogli wyjść z kryzysu w sposób jak najbardziej silni i mocni, a nie z upadającym gospodarką i kulejącą gospodarką. Kolejny bardzo ważny temat, psychiatria dziecięca. Niedawno senatorowie PiS odrzucili poprawkę zwiększającą nakłady o 80 milionów złotych. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki poinformował o dodatkowych 220 milionach złotych na ten cel. Pani redaktor, szanowni telewidzowie,
przygotowanie projektu budżetu często ze strony opozycji jest jakby festiwalem i demagogii nazywam populizmu. Nie będę używał mocnych słów w postaci hipokryzji, ale często tak właśnie jest, że opozycja chcąc zaistnieć, pokazuje możliwości, które by chciała jeszcze doinwestować, oczywiście dezawuując decyzję rządu. I taką sytuację żeśmy mieli w tym przypadku, gdzie opozycja w sposób wspaniałomyślny, w cudzysłowie oczywiście, chciała dać pieniądze na, też w cudzysłowie, na psychiatrię dziecięcą. Oczywiście jest to temat bardzo społecznie wrażliwy, gdyż nie ma nic szczególniejszego i ważniejszego jak pomocy dzieciom, szczególnie dzieciom, którzy potrzebują pomocy. Myśmy tę propozycję odrzucili z tego względu, że budżet był przygotowany dużo wcześniej. Budżet zakładał i widział problemy również psychiatry dziecięcej. W budżecie, przypomnę, że w budżecie państwa NFZ nie ma ograniczeń. Nie ma ograniczeń Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli chodzi o finansowanie psychiatry dziecięcej i również oddziałów dziecięcych. Tam są nielimitowane usługi medyczne. Wobec powyższego na psychiatrię dziecięcą zawsze pieniądze szły tyle, ile było potrzeba i nikt nie ograniczał dostępu do pomocy psychiatry dziecięcej. Niemniej w nawiązaniu właśnie do tego typu emocji, które zostały wywołane tymi działaniami, rząd Mateusza Morawieckiego, pan premier ogłosił w sposób jednoznaczny, czytelny, że te pieniądze w budżecie są w postaci nie 80 milionów, ale 220 milionów na psychiatrię dziecięcą i dodatkowo jeszcze 120 milionów na inwestycje właśnie w psychiatrię dziecięcą, w leczenie tych dzieci. Są to niewspółmierne pieniądze do tego, co widziała opozycja i jak tu nie mówić właśnie w tym momencie o populizmie i demagogii ze strony właśnie opozycji. No, przypomnijmy, że samobójstwa są drugą przyczyną zgonów młodzieży właśnie, więc problem rzeczywiście istnieje, jest bardzo duży. No istnieje problem i ten problem trzeba rzeczywiście dostrzegać, widzieć i podejmować działania, aby rzeczywiście do takiej sytuacji nie dochodziło. Było podsumowanie, teraz czas na plany. Nad jakimi najważniejszymi sprawami ma zamiar pochylić się Senat w najbliższym czasie? No, Senat ma sytuację taką dosyć specyficzną. Ta specyfika polega na tym, że w Senacie rządzi opozycja i opozycja właśnie podejmuje ten wysiłek pewnego festiwalu, jak już mówiłem, pewnego populizmu czy demagogii. Chcąc się przypodobać społeczeństwu, chcąc zyskać na popularności, próbuje podejmować działania, które nijak się mają z oczekiwaniami nieraz i społecznymi, ale również z realnym podejściem do gospodarki, do spraw, które stoją przed naszym narodem, przed krajem naszym. Wobec powyższego będą w Senacie podejmowane różnego rodzaju działania, które będą pokazywały, że trzeba w sposób niewspółmierny podejmować takie czy inne decyzje. Natomiast rzeczywistość będzie troszkę inna. Ja tu przypomnę, że w najbliższym czasie będzie dyskusja na komisjach z inicjatywy oczywiście Platformy Obywatelskiej czy opozycji, aby przywrócić na przykład podejście do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, żeby przywrócić ten stan, który był. A przypomnę, że ten stan właśnie faworyzował osoby z opozycji, z Platformy Obywatelskiej i z PSL-u w tamtym okresie czasu. Dlatego trzeba też mieć na uwadze, że takie emocje będą, które będą właśnie miały na celu przede wszystkim zyskać poparcie i zwrócić uwagę na poklask dla obecnej opozycji. Panie senatorze, na koniec jakieś postanowienia noworoczne? No mam nadzieję, że wybrniemy z tej sytuacji, koronawirusa z obronną ręką. Trzeba patrzeć zawsze optymistycznie na naszą rzeczywistość i mam nadzieję, że po tym chwilowym zatrzymaniu się na przełomie roku 2020-2021 nastąpi, można powiedzieć, chwila albo dłuższy czas spokoju i normalnej pracy dla Rzeczpospolitej. Wszyscy mają taką nadzieję, oby tak było. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.